Ekstremalna Droga Krzyżowa naprawdę może nam pomóc poznać samego siebie w tym Wielki Post, odnaleźć siebie i naprawdę przygotować się do tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Święto Wielkiej Nocy. W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej może wziąć udział każdy, kto czuje się na siłach, bo jak wspomniałem, jesteśmy zdani na siebie, tak? Musimy polegać na własnych siłach, na własnym sprycie, na własnych wytrzymałości, umiejętnościach. Dlatego każdy, kto ukończył 18 lat bądź posiada zgodę rodziców, może się zapisać i spróbować swoich sił. W naszym mieście po raz czwarty proponujemy dwie trasy. Jedna wiodąca przez Supraś, która ma długość około 44 km, druga przez Czarną Białostocką, długość około 48 km. Także naprawdę spory kawał drogi, dlatego nazywamy to Ekstremalną Drogą Krzyżową. Naprawdę spory wysiłek fizyczny, ale też dochodzi ten wysiłek mentalny, duchowy, bo jest naprawdę sporo godzin, w którym nie mamy się do kogo odezwać. Jesteśmy tak jakby skazani sami na siebie, sami musimy sobie wyznaczyć, jak będziemy się poruszać. Wzorując się na opisie, na mapce, sami musimy trafić do miejsca, czyli gdzieś tam dochodzi też taki lekki stres, czy idę dobrze. Na pewno należy ze sobą zabrać wygodną odzież, ciepłą, żebyśmy nie zmarzli, wygodne buty, kamizelkę odblaskową, to jest konieczne, musimy to zabrać. Przydatna jest latarka bądź czołówka, coś do jedzenia, do picia, najlepiej gorąca herbata, jakieś wysokoenergetyczne posiłki, tak jak czekolada. W tamtym roku zdarzało się tak, że niektórzy musieli w trakcie zrezygnować, ponieważ jednak nie dali rady. Wtedy jest dobrze mieć właśnie zabezpieczone możliwość powrotu z trasy, żeby ktoś po nas przyjechał, nas zabrał, bo jak już wspominałem, jest to wyjście na własną odpowiedzialność, polegamy na sobie. Ekstremalna Droga Krzyżowa odbywa się 23 marca. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 21 w parafii Krzyża Świętego w Grabówce i kończy się wtedy, kiedy dojdziemy po prostu do celu, którym jest Sanktuarium Świętego Antoniego w Sokółce. Zapisy są na stronie www.edk.org.pl. W zakładce zapisy, tam jest wszystko ładnie opisane, wybieramy region, trasę, opis trasy, rozważania i wskazówki dotyczące tego, jak iść, którędy zmierzamy, znajdują się na stronie edk.org.pl oraz na Facebooku na profilu Białystok EDK. Zapraszamy też do polubienia strony Białystok EDK na Facebooku, tam znajdują się wszelkie informacje dotyczące wszystkich tras, można nam zadać pytania ewentualne, co ze sobą zabrać, jak się przygotować i wszelkie właśnie porady możemy tam znaleźć.